Cześć. Spotkał się ktoś z Was z takimi reklamami podczas przeglądania internetu? Ja spotykam się z tym przynajmniej od kilku miesięcy. Jeżeli wyświetliła się Wam na przykład w tej chwili obok naszego filmu, to jeżeli nie macie pewności, że na Waszych numerach telefonu nie są wyłączone usługi premium, lepiej nie klikajcie. Obejrzyjcie ten film do końca, aby dowiedzieć się, jak działają reklamy pułapki. Po wiadomości od Tomka, którego żona z ciekawości kliknęła w tę reklamę, postanowiłem zgłębić temat. Tym bardziej, że jakiś czas temu sam padłem ofiarą podobnego zdarzenia, ale w bardziej perfidnej formie. O tym za chwilę. Tomek opisał całą sytuację tak. Właśnie przed chwilą moja dziewczyna kliknęła na smartfonie w reklamę na YouTube o treści Najdroższe koty świata. Zupełnie z ciekawości. Wyświetliła się galeria z kotami i cenami, pod którą figuruje przycisk Dalej. Po kilku kliknięciach zamiast owego przycisku pokazuje się przycisk Zamawiam i płacę, który z rozpędu oczywiście kliknęła. Ku jej zdziwieniu strona nie wymagała już żadnego więcej potwierdzenia czy miejsca do zaznaczenia wyrażenia zgody i akceptacji regulaminu. To jedno kliknięcie wystarczyło, aby od razu przyszedł SMS informujący, że wykupiła subskrypcję w jakimś zupełnie innym portalu, a konkretnie portalu streamingowym Zapliu. Jak dla mnie to nie tylko oszustwo i wyłudzanie, ale bandytyzm w biały dzień. Z tego co przeczytałem, to nie tylko na kotki, ale i pieski i pewnie masę różnych sposobów próbują zwabić internautę, żeby gdzieś następnie zakamuflować przycisk zobowiązujący do zapłaty. Z usługi oczywiście od razu zrezygnowaliśmy, wysyłając stop na numer 86, ale pierwsze 3499 już zdążyło wyparować. Następne naliczane by było co 2 tygodnie. Jedno kliknięcie. Reklamację zgłosiliśmy na e-mail. Na razie czekamy na odpowiedź. To taka nasza mała sytuacja, ale coś mi mówi, że dotknęliśmy tylko czubka góry lodowej, a osoby odpowiedzialne za ten złodziejski proceder działają na dużo szerszą skalę. Dlatego też, ze względu na Wasze zasięgi, chciałbym zapytać, czy moglibyście ostrzec ludzi przed takimi reklamami i tym konkretnym portalem, jak również wspomnieć o tym, że u operatora sieci tego problemu rozwiązać się nie da i trzeba próbować u dostawcy usługi reklamować. Wszystko po to, żeby nie dać oszustom aż tyle zarobić. Pozdrawiamy. To, co przydarzyło się żonie Tomka, to jedna z usług premium, tak zwany direct billing lub VAP billing. Okazuje się, że większość operatorów takie usługi uruchamia swoim klientom domyślnie i wyłącza je na wyraźną prośbę abonenta, zazwyczaj po takim nieprzyjemnym doświadczeniu. W tym rodzaju płatnej usługi w postaci reklamy pułapki nie jest wymagane świadome potwierdzenie chęci skorzystania z niej otrzymanym w SMS-ie PIN-em, a jedynie przypadkowe kliknięcie w link. To wyjątkowo perfidna forma żerowania na nieświadomym zagrożenia użytkowniku. Na pewno wielu z Was powie, że trzeba czytać, co się klika, przecież napisana jest informacja o koszcie, dostęp do regulaminów itd. Ale zobaczcie, jak skonstruowana jest ta reklama. Specjalnie dla Was stracę 35 zł w kilkanaście sekund, żebyście wiedzieli, jak to się dokładnie odbywa. Test robię z numeru na kartę w T-Mobile doładowanego wystarczającą kwotą. Miniaturka to typowy clickbait. Klikam, żeby zobaczyć te niesamowicie drogie lub wielkie zwierzęta domowe. Wyświetla się coś w rodzaju pokazu slajdów. Klikamy dalej, dalej i dalej. Przyzwyczailiśmy się do tego klikania zielonego przycisku i w pewnym momencie przycisk zmienia nazwę, nie kolor. I pojawia się bladoszara informacja o koszcie i akceptacji regulaminów. Nie zwracamy na to uwagi, bo patrzymy na zdjęcia i klikamy dalej ten zielony przycisk. Akceptacja regulaminu zatwierdza się sama, pomimo widocznego okienka do odrębnej jego akceptacji. Klikamy nadal zielony przycisk, myśląc, że to klawisz dalej i w tym momencie, jeżeli ktoś nie zablokował u swojego operatora usług premium, to za jedyne 34,99 zł otrzymuje na 2 tygodnie dostęp do tych niesamowitych treści. Jeżeli usługa Direct Billing jest zablokowana na Twoim numerze, to aby zatwierdzić chęć skorzystania z płatnego dostępu do takiego serwisu, musisz wpisać PIN otrzymany SMS-em. Więc w tej sytuacji o przypadkowym wykupieniu dostępu nie może być mowy. Na tę pułapkę szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze i niedowidzące lub zwyczajnie roztargnione. Jest jeszcze jeden dziwny zbieg okoliczności. Te reklamy z kotami i psami pojawiają się tylko, gdy korzystam z internetu T-Mobile. Próbowałem znaleźć je po przełączeniu się na internet od Plusa i Orange, ale nie wyświetliły się nigdzie.
Piszcie w komentarzach, czy widzieliście takie reklamy lub podobne i w jakiej sieci jesteście. W przypadku historii przesłanej przez Tomka otrzymał on SMS z informacją o uruchomieniu płatnej usługi i szybko zareagował, rezygnując z niej. Stracił tylko 35 zł. W moim przypadku sytuacja wyglądała trochę inaczej, bo opłata za taką usługę została naliczona w abonamencie LTE Internet Domowy, gdzie karta SIM zainstalowana jest w routerze, z którego nikt SMS-ów nie odczytuje. O dodatkowej opłacie zorientowałem się dopiero po drugim miesiącu nieświadomego skorzystania z usługi, gdy na mojej skrzynce mailowej pojawiło się ponaglenie zapłaty zaległości. Naliczyło mi łącznie 70 zł. Zadzwoniłem do operatora i otrzymałem tajemniczą odpowiedź, że na pewno ktoś z domowników kliknął w jakiś płatny link typu dostęp do filmów lub gier. Byłem zaskoczony, że w ogóle istnieje możliwość uruchomienia w ten sposób płatnej subskrypcji bez podawania numeru telefonu i zatwierdzenia otrzymanym w SMS-ie PIN-em. Winę zwaliłem na dzieciaki i poprosiłem o wyłączenie tej opcji, aby więcej nic takiego się nie przytrafiło. Otrzymałem informację, że ewentualną reklamację mogę zgłosić jedynie do firmy, która udostępniła taką reklamę. Ze względu na niezbyt dużą kwotę i brak czasu, machnąłem na to ręką. Jednak teraz, przygotowując ten film, postanowiłem odświeżyć temat. Sprawdziłem dokładnie SMS-y, które przyszły na tę kartę SIM od internetu domowego i okazało się, że przyszło łącznie 7 wiadomości z prośbą o wpisanie PIN-u uruchamiającego płatną usługę. Nie było żadnego SMS-a z informacją o uruchomieniu i ewentualnym sposobie rezygnacji z jakiejkolwiek dodatkowej usługi. Oczywiście żaden z domowników nie mógł potwierdzić takowej, bo po prostu nikt nie ma dostępu do tego modemu poza mną. Nawet ja byłem zdziwiony, że w ogóle na tę kartę przychodzą jakiekolwiek SMS-y, między innymi od firmy windykacyjnej, która próbuje skontaktować się, jak udało mi się ustalić, z wcześniejszym właścicielem tego numeru. Postanowiłem zadzwonić do operatora, aby po prawie roku czasu wyjaśnić całą sytuację. Posłuchajcie. Dobrze, chcę się zgadzać, dziękuję. W książkę pomógł. Chodzi mi o taką sprawę. Około rok temu została mi naliczona dwukrotnie, tak jakby przez 2 miesiące, usługa Direct Billing. Ja dzwoniłem w tamtym czasie, bo zorientowałem się dopiero, jak przyszły mi ponaglenia na maila o niedopłacie do faktury, za co byłem bardzo zdziwiony, bo dotyczyło to internetu mobilnego, gdzie karta jest tak jakby w modemie stacjonarnym i możliwości odczytywania na bieżąco SMS-ów nie miałem. I wtedy, w tamtym czasie powiedziano mi, że jakiekolwiek reklamacje co do zwrotu pieniędzy i tak dalej, to mogę kierować wyłącznie do firmy, u której została tak jakby zaakceptowana taka usługa. No i teraz mam pytanie, no bo gdzieś tam wyczytałem w internecie, no, że rzeczywiście coś takiego istnieje. Jest to moim zdaniem bardzo nieuczciwe, tym bardziej w przypadku, kiedy nie mam możliwości odczytania tych SMS-ów. I teraz chciałem się dowiedzieć, w którym punkcie umowy, którą podpisywałem z Państwem w kwietniu ubiegłego roku, jest informacja, że zgadzam się na korzystanie z takich usług, bo nie mogę się tego doczytać, że może zostać mi pobrana płata bez mojej akceptacji, tak? Bo tak naprawdę ja niczego nie akceptowałem i nawet powiem szczerze, że wchodząc na tą kartę poprzez tam przeglądarkę do modemu, nie mam SMS-a, który informowałby mnie o uruchomieniu jakiejkolwiek usługi. Są SMS-y, w których proszą, znaczy tak jakby podają mi PIN, który powinienem gdzieś tam wpisać, pewnie na jakiejś stronie, ale nie ma w żadnym momencie, nawet gdybym miał możliwość odczytywania tych SMS-ów, nie ma informacji o tym, że została uruchomiona usługa i że mogę z niej zrezygnować. Teraz pytanie, czy wy mi tą reklamację uznacie, czy ja dalej mam się z tym bujać do jakiegoś operatora, którego tak naprawdę nie wiem, kto jest tym operatorem, także prosiłbym o wyjaśnienie, który punkt umowy informuje mnie o tym, że coś takiego może zostać mi naliczone. Przypomnę tak. Ogólnie możliwość świadczenia usług premium jest u operatora domyślnie odblokowana. Ale tak, ma pan internet domowy, prawda? Tak. I na internecie domowym te blokady powinny być domyślnie założone. Więc powinna być ta możliwość zablokowana. Widzę tutaj, że stycznia zostało panu przez konsultanta założone blokady premium. Tak, bo to po mojej interwencji, ale tak jak mówiłem, w sprawie reklamacji zwrotu opłaty, pan mnie po prostu zbył, no powiedział, że to nie jest sprawa tak jakby do was, tylko do tej firmy, w której ta usługa została wykupiona. Znaczy tak, ogólnie tak było. Tak było, tak? Znaczy tak by było, gdyby miał pan numer inny niż internet domowy, bo tak ogólnie my jesteśmy tutaj pośrednikiem, więc doliczamy opłatę do fakturki za usługę, którą pan tutaj jakby aktywuje, prawda? Mhm. Ale na internecie domowym rzeczywiście te usługi powinny być poblokowane. Nie miał ich pan poblokowanych i blokady zostały założone. Nawet bez reklamacji to się będzie. Napiszę po prostu formularz
korekty, prośba o korektę tych dwóch faktur, które pan tutaj miał, czyli fakturę z grudnia i stycznia. Dokładnie, tak? Tam łącznie chyba na 70 zł około wychodzi, tak? Tak, no bo ogólnie jako operator mamy tutaj obowiązek świadczenia panu też możliwości świadczenia usług premium, prawda? Czyli pan ewentualnie może je zablokować. Ogólnie usługami typu właśnie Direct Link w Polsce zarządza usługa Dimoco. U nich można uzyskać tak naprawdę informacje o firmie, która panu te środki pobrała. No i ogólnie, jasne, jeśli nie poinformowali pana SMS-em, mają taki oczywiście obowiązek, no to w takim momencie można żądać od nich rekomendacji zwrotu i mają obowiązek te środki panu oddać. No ale w tym momencie rzeczywiście te opłaty w ogóle nie powinny się na pana koncie pojawić, więc to nasz błąd, za co przepraszam. Aha. Będę już pisał w takim razie korektę, czy dopiero nie na tej, tylko na następnej fakturze. Został panu naliczony rabat w wysokości właśnie tych usług premium, które tych opłat, które pan tutaj poniósł. Bo tutaj mamy 30 parę złotych, więc pana faktura będzie na minus w sumie. Okej. Okay. Pan jeszcze płatę, tak. Proszę dać mi chwileczkę, muszę tylko zgłosić, dobrze? Jasne. Pan jakieś pytanie, dobrze. Nie, to znaczy mam takie pytanie, czy jeżeli ja bym tego w tej chwili nie zgłosił, po prostu machnąłbym na tą ręką, czy wy kiedykolwiek byście mi zwrócili tą opłatę, czy raczej nie? Przy takiej ilości numerów, które w sieci posiadane. To jest tak naprawdę 13,5 miliona, to ciężko nam wychwycić jakikolwiek błąd. Bo mnie ciekawi, no bo mówiłem, że rozmawiałem w tym temacie w styczniu, tak? Tam nawet pan zauważył, że była założona wtedy blokada na usługi premium. No i wtedy tak jakby no stwierdziliście, że ja nie mam o co się do was ubiegać, tak? O jakąś korektę, czy znaczy ogólnie zwrot pieniędzy, bo to nie jest tak jakby w waszej gestii, nie? No wtedy mnie tak poinformowano. I teraz no pewnie wiele osób, które taką informację dostało, machnęło na to ręką, bo nie jest to jakaś kwota, bez której nie można żyć i pewnie wiele osób tak zrobiło i wy tych pieniędzy nie zwracacie. Ja znalazłem też artykuł na stronie telepolis.pl, gdzie tak jakby w odpowiedzi na podobny zarzut odpowiedzieliście, że z automatu zwracacie niesłusznie naliczone opłaty. No i teraz ja musiałem się po roku czasu upomnieć o to i no to mnie tylko trochę wkurza, tak? Że jeżeli ktoś się nie upomni, to jest stratne, a wy na tym korzystacie, tak? Znaczy, ogólnie my na tym nie zarabiamy, bo to jednak nie my te środki jakby przyjmujemy, prawda? My jedynie płacimy za pana za usługę, która tutaj została ewentualnie aktywowana umyślnie czy nieumyślnie, a tutaj jedynie żądamy wyrównania za tę kwotę. My tutaj żadnej problemu z tego tak naprawdę nie mamy. Aha, no okej, okay, dobrze. Tak, może już trochę to niestety na nową osobę i po prostu nie miała pojęcia, że rzeczywiście, bo ogólnie nie zwracamy za usługi premium. No bo jednak klient coś uruchomił, to wiadomo, płacimy za usługę i jeszcze mamy klientowi zwrócić za 50 koszta, prawda? Tak trochę się... A dobrze, jeszcze jedno tylko pytanie mam, bo rozumiem, że domyślnie wyłączacie teraz na tym internecie LTE domowym, no od jakiegoś czasu, tak? Nie włączacie w ogóle usług premium na LTE domowym. Tak, na internecie domowym. Tak, ale rozumiem, że na takim numerze mobilnym, z którego ktoś korzysta jako normalny telefon plus internet, to jest domyślnie włączone, tak? Tak, tak. Na każdym numerze, czy na kartę, czy na abonament, internet mobilny też jest traktowany właśnie jak numer zwykły na kartę, więc wtedy rzeczywiście blokady są, znaczy blokad nie ma. Mamy obowiązek klientowi zagwarantowanie po prostu dostępu do usług premium. To jest kwestia klienta, leży to, żeby zablokować tego typu usługi, jeśli nie chce z nich korzystać. Jasne, to wszystko jest jasne. Ale na internecie domowym jest oczywiście ciężko tutaj wychwycić jakiekolwiek tutaj. No dobrze, no ja w sumie więcej pytań nie mam, jeżeli zostanie mi to zwrócone, no to okej. Dobrze, to muszę przyjąć jeszcze, mogę pomóc? Nie, to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jak słyszeliście, tym razem operator grzecznie zwraca pieniążki, ale musicie się o nie upomnieć. Zgodnie z informacją znalezioną na stronie telepolis.pl z lipca bieżącego roku, w odpowiedzi na opisany tam identyczny problem, T-Mobile przyznał się do błędu i zadeklarował, że błędnie naliczone opłaty zostaną anulowane. Niestety, jak słyszeliście w rozmowie z konsultantem, każdy musi upomnieć się o swoje, bo nie są w stanie zweryfikować swoich błędów spośród kilkunastu milionów klientów. Szczerze, wygląda to trochę jak celowe działanie i liczenie na to, że jakiś procent użytkowników nie złoży reklamacji, zapłaci i machnie ręką,
tak jak na początku zrobiłem to ja. Podobno problem dotyczy wszystkich operatorów, ale praktycznie wszystkie historie wyszukane przeze mnie w Google, związane z internetem na kartę SIM zamontowaną w routerze, dotyczą T-Mobile. Okazuje się, że problem nie jest wcale taki świeży, bo niebezpiecznik opisywał go już w 2015 roku i również omawiał go na przykładzie zdarzenia użytkownika internetu od T-Mobile. Link do artykułu znajdziecie w opisie. Z ciekawości dopytałem też Tomka, u jakiego operatora posiada telefon i internet. Przed ukończeniem tego filmu dopytałem jeszcze Tomka, czy jego dziewczyna otrzymała odpowiedź z działu reklamacji. Okazało się, że owszem i nawet ją uznali, ale trzeba było wykonać kilka czynności, aby uzyskać zwrot pieniędzy. Ostatecznie jego dziewczyna odpuściła sobie. Udało nam się wejść w posiadanie takiej standardowej odpowiedzi uznającej reklamację. Na początku tłumaczą, że ty, czyli użytkownik, świadomie zaakceptowałeś wszystkie warunki subskrypcji, regulamin itd., że korzystałeś z tego serwisu w tym i w tym czasie i reklamacja nie jest zasadna, po czym doznajecie prawa łaski i w tym konkretnym przypadku są gotowi zwrócić pełne koszty poniesione w związku z ich serwisem. Aby tego dokonać, musicie odpowiedzieć podając następujące informacje. Czy zwrot ma być dokonany przez PayPal? Jeżeli tak, to prosimy o podanie e-mail, na który mają być zwrócone środki. Nie jest wymagane posiadania wcześniej aktywnego konta PayPal. Jeżeli wolisz, aby zwrot środków został zrobiony na konto bankowe, wówczas prosimy o podanie imienia i nazwiska właściciela rachunku bankowego, dane bankowe właściciela konta, IBAN i BIK, kod pocztowy. Aby potwierdzić właściciela numeru telefonu, prosimy o przesłanie rachunku telefonicznego, w którym umieszczone są kwoty poniesione w związku z serwisem. Zaznaczamy, iż nie będziemy mogli zwrócić środków, jeżeli właściciel numeru telefonu jest inny niż właściciel konta bankowego, a także jeżeli nie otrzymamy kompletu informacji, także IBAN i BIK. Zastanawia mnie ten kod pocztowy, ale widocznie to niezbędna informacja. Zastanówcie się, ile osób odpuści sobie taką reklamację. Myślicie, że zabiegany rodzic, którego dziecko kliknęło w taką reklamę, będzie drążyć temat? Jak zareagują wasi dziadkowie, otrzymując taki e-mail, w którym pojawiają się słowa PayPal, IBAN, BIK? Nie rezygnujcie z takich reklamacji. Walczcie o swoje. Udostępnijcie ten film wszystkim, których lubicie. Wyłączcie u swoich operatorów usługi premium, jeżeli nie potrzebujecie z nich korzystać, a zakładam, że większość z was ich nie potrzebuje. Jeżeli na internecie LTE domowym operator naliczył wam kiedyś usługę Direct Billing, to dzwońcie do niego, aby oddał wam pieniądze. Wyłączenie usług premium powinno uchronić was dodatkowo jeszcze przed jednym oszustwem, w którym to dostajecie fałszywego SMS-a o uruchomieniu płatnej usługi w kwocie na przykład kilkudziesięciu złotych na tydzień. Otrzymujecie w tym SMS-ie również informacje o możliwości rezygnacji z takiej usługi. Szybko chcecie z niej zrezygnować, a tak naprawdę fałszywy link z tej wiadomości otwiera furtkę przestępcom do waszego konta bankowego. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.